Dance, Dance, Dance w nowej odsłonie, dlatego że, no powiem tak, ze swojej perspektywy nowi prowadzący, więc bardzo cieszymy się na to nowe wyzwanie razem z Aleksandrem Sikorą. Oczywiście edycja będzie wyjątkowa, ale to chyba tak jak każda, nowi uczestnicy, którzy wnoszą koloryt do programu, będzie trochę łez, to od razu już teraz powiem. Oczywiście uśmiechu też i dobrego tańca. Mam nadzieję, że wesprę uczestników, bo tu nie chodzi o to, jak ja się pokażę i w jaki sposób będę prezentowała kolejny punkt programu, ale chodzi o to, żebyśmy byli wsparciem dla uczestników. Mam nadzieję, że takim jesteśmy już teraz, dlatego że znamy ich i bardzo lubimy. I miejmy nadzieję, że troszeczkę ukoimy ten ból, który się pojawia na przykład podczas treningów, po treningach. Te łzy, które spływają po ciężkiej, srogiej ocenie jurorów, ale także będziemy razem z nimi cieszyć się z tych dobrych i fajnych momentów. Dodatkowo TVP Kobieta rusza nowy kanał, z którego myślę, że już teraz możemy być dumni, bo piękne, silne, mądre kobiety są twarzami tego kanału i jestem przekonana, że stworzą wspaniałą jakość i coś zupełnie nowego. TVP Kobieta to tak naprawdę będzie, myślę, że mogę powiedzieć, niespodzianka dla nas wszystkich. To będzie zupełnie nowa jakość, ale będą zarówno takie pozycje poradnicze, jak i takie, które interesują każdą kobietę, urodowe, metamorfozy. I co jest bardzo ciekawe, tam nie będą tylko prezenterki, dziennikarki, a również ekspertki w danej dziedzinie i to one prowadzą niektóre formaty. To bardzo ciekawe rozwiązanie. Poza tym pytanie na śniadanie rusza wcześniej, ponieważ dowiedzieliśmy się, że widzowie już mają kawę, herbatę, ale jeszcze nie ma nas, więc my zmieniamy się oczywiście dla widzów i będziemy nieco wcześniej.